Czy masz świadomość? W warunkach wojen informacyjnych wszelkiego rodzaju oddziaływania, nie tylko wrogie, są kamuflowane, dlatego w celu ich identyfikacji i definicji należy wykorzystać wszelkie dostępne narzędzia i doświadczenia. Aby wobec wrogich oddziaływań nie pozostawać bezbronnym, trzeba budować mentalne narzędzia oparte na wizji Sun Tzu i dorobku innych myślicieli i praktyków. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment od polskiego wydawcy pana Witolda Wilczyńskiego, polskiego wydawcy książki Sun Tzu i jego sztuka wojny. Pan Witold Wilczyński jest dyrektorem wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Natomiast dzisiaj w podcaście gościmy redaktora tej zbiorowej pracy, pana Piotra Plebaniaka. Pan Piotr jest socjologiem, historykiem, ekspertem specjalizującym się w Chinach, autorem książek m.in. 36 forteli, chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania, również książki Chiny zrozumieć imperium oraz przekładu traktatu Sztuka wojny, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Panie Piotrze, dlaczego warto dzisiaj przeczytać książkę Sun Tzu i jego Sztuka wojny, filozofia i praktyka oddziaływania na bieg zdarzeń? To jest podręcznik, który powstał w kompletnie innym środowisku kulturowym, który dla nas jest zupełnie obce. Jest magazynem z całym zbiorem wizji tego, jak wygląda najważniejsza interakcja międzyludzka, czyli prowadzenie wojen i konfliktów. To, że te wszystkie metafory, porównania, czy myśli, czy jakieś wejrzenia, wglądy pochodzą z innej kultury, pozwala nam jakby spojrzeć na cały, na wszystkie konflikty, wszystkie reguły, jakie rządzą konfliktami z boku. Czyli mamy jak gdyby zupełnie świeżą perspektywę na rzeczy, które pozornie mamy dobrze oswojone. A książka składa się z czego? Co możemy w niej znaleźć? To jest bardzo ciekawe, dlatego że ta książka, ponieważ ja ją sam przetłumaczyłem i korzystałem z tego z kilkunastu źródeł tutaj lokalnych, tajwańskich. Tajwańczycy to są kulturowo Chińczycy. Po 49 roku, po przegranej wojnie domowej, bardzo wiele intelektualistów, generalnie cała śmietanka uciekająca przed komunistami, schroniła się na Tajwan i powstały tutaj bardzo silne ośrodki akademickie, więc ja z tego skorzystałem. Skorzystałem ze wszelkich możliwych liczących się przekładów, bo tych przekładów jest bardzo wiele, na język chiński współczesny. Dlatego, że Chińczycy współcześni tak jak mają takie zrozumienie tego starożytnego języka chińskiego sprzed 2500 lat, kiedy to właśnie traktat Sztuka wojny powstał, takie jak my mamy na przykład zrozumienie traktatów naszych z X, XI wieku, jakichś opowieści, kronik, na przykład kronik z bitwy pod Grunwaldem. To jest coś, z czym mieliśmy kontakt w szkole podstawowej, a potem zapomnieliśmy. Więc współczesni Chińczycy właśnie tak patrzą. Oprócz oczywiście specjalistów, którzy te traktaty znają. Więc dlaczego warto przeczytać? Jeszcze, żeby podsumować. Są pewne wizje, które są absolutnie innowacyjne w tym sensie, że pozwalają nam spojrzeć na konflikt i wojnę w sposób o wiele bardziej skuteczny. To znaczy w sposób taki, który jednocześnie pozwoli nam lepiej zrozumieć wojnę, ale też lepiej zarządzać wszystkimi konfliktami, w których jesteśmy częścią. No właśnie, bo za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Czy lektura tej książki może nam pomóc zrozumieć wojnę na Ukrainie? Nie bezpośrednio i tylko w pewnym sensie. Najważniejszą koncepcją, generalnie takim jedynym punktem styku tego, żeby zrozumieć geopolityczne podłoże wojny na Ukrainie, jest pojęcie mocy. To jest pojęcie, które zostało przetłumaczone błędnie, czy też niewłaściwie zostało kulturowo przetłumaczone, zaprezentowane przez praktycznie wszystkich autorów innych przekładów Sztuka wojny.
Moc to jest rodzaj siły, potencjału wydarzeń, jakichś prądów historycznych, trendów wydarzeń, jakiejś mocy historii, czy też jakieś siły rynku. To jest pojęcie wzięte z marketingu, czy też z ekonomii. To są siły, które mimo naszych chęci kierują naszym zachowaniem. Nie jesteśmy, są na tyle potężne, są w ten sposób skonstruowane przez przypadek albo przez ludzi, którzy mają możność i władzę sterowania wszystkim, co się dzieje wokół nas na świecie. Więc ta moc jest jak gdyby siłą konieczności. Albo jest jeszcze taki świetny cytat z Potopu Henryka Sienkiewicza. Czasami Czasami okoliczności lepiej rządzą od dowódców i marszałków niż sami ludzie. To przepraszam, jeszcze dopowiem, to powiedział Zagłoba, mistrz forteli. A jak to ta moc była dotychczas tłumaczona? To była strategiczna moc, strategiczna siła wojskowa albo po prostu siła wojskowa. Generalnie nic, co by należycie pozwalało spojrzeć na pewną bardzo ważną koncepcję taką kosmologiczną, chińską, z której powstał też cały taoizm. A koncepcja ta w największym skrócie polega na tym, że wszystko, cały świat jest w bezustannym ruchu i transformacji. To znaczy tego ruchu nie trzeba wykonywać, nie trzeba dokładać żadnej siły, przykładać żadnej dźwigni do tego, żeby zmienić coś w świecie. Ten świat zmienia się sam. I zasadą skutecznego działania jest nie przyłożenie siły, prawda, do jakiegoś układu, czyli na przykład układu geopolitycznego, ale dostrojenie się do tego układu w ten sposób, że siła, jaką użyjemy do korzystnej dla nas zmiany, będzie po prostu minimalna. Czyli to jest koncepcja filozoficzna, która nazywa się Wu Wei, czyli inaczej filozofia niedziałania. Przy czym to jest bardzo błędne tłumaczenie, dlatego że nie chodzi tu o to, żeby nie działać, tylko o to chodzi, żeby dostroić, zrozumieć sytuację. Zaraz będziemy mówić o percepcji. Zrozumieć sytuację, zrozumieć, jaka siła w którym momencie przyłożona odniesie największy skutek, znaleźć ten właściwy moment i zadziałać i osiągnąć skutek. Stąd w innych jakichś bardziej poetyckich chińskich dziełach filozoficznych sprzed 2,5, sprzed nawet 3000 lat, bo te teorie kosmologiczne powstawały przez całe stulecia i całe tysiąclecia, możemy powiedzieć, że dostrajemy się, to już powiedziałem, że dostrajamy się do natury wszechświata, dostrajamy się do biegu rzeczy, czy też wyczuwamy funkcjonowanie jakichś prawideł zdarzeń, które nas otaczają, które nas porywają swoim prądem, zdaje się niepowstrzymanym. I to jest właśnie ta moc, niepowstrzymana siła wydarzeń. Więc to wszystko jest jak gdyby dla Chińczyków bardziej naturalne do pojmowania, dlatego że jest zgodne z całą kosmologią, z całym rozumieniem wszechświata, które się kształtowało od tysiącleci i które oni mają jak gdyby mentalnie oswojone, a my musimy się tego jak gdyby uczyć na nowo. To jak pan tak opowiada o tym innym pojęciu mocy, to przypomina mi się to, co Clausewitz pisał i mówił, że żadna ludzka działalność nie styka się z przypadkiem tak często i tak ściśle jak wojna. W ślad za przypadkiem ogromne miejsce na wojnie zajmuje niepewność, a wraz z nią szczęście. I teraz tutaj takie pytanie, czy to może na tą moc składa się właśnie ten przypadek, niepewność i szczęście u Clausewitza? No właśnie jesteśmy bardzo, bardzo blisko sedna, dlatego że obie cywilizacje, czyli zachodnia i wschodnia, czyli konfucjańska i chrześcijańska, one wypracowały różne podejścia do tego, żeby te szczęście przestało być szczęściem, a stało się jakimś uporządkowanym, przewidywalnym układem. Chodzi przede wszystkim właśnie to, co już nie wprost powiedziałem, o zbudowanie pewnego rodzaju przewidywalności zdarzeń. Jeżeli rozumiemy jakieś logiki, prawidła geopolityki, prawidła wojen, prawidła natury ludzkiej, no to jesteśmy w stanie przewidzieć po prostu, jak ktoś się zachowa w takiej, a nie innej sytuacji. Prawda? Jest takie świetne powiedzenie chińskie, które jest jednym z moich ulubionych powiedzeń o świętych mężach, czyli ludziach, którzy dostroili się do prawideł natury. Po chińsku to jest dao, czyli te taoistyczne dao. To się wymawia przez D,
a nie przez te, bardzo przepraszam, to jest też dawny błąd tłumaczy, czy też kwestia użycia tej transkrypcji fonetycznej, która była używana we wcześniejszych stuleciach, także w Polsce. Natomiast te tao, czyli te prawa świata, jest coś, co rozumieją nieliczni. I mistrz, na przykład w sztuce wojny, w traktacie Sztuka Wojny, ten święty mąż nazywany jest mistrzem wojowania, prawda? Że, czyli on zwycięża, czyli on na przykład zwycięża, wpierw stwarza warunki zwycięstwa, czyli mówimy tu o tej mocy, prawda? Czyli jakiś potencjał, który sprawia, że jakieś wydarzenia są nieuchronne, muszą koniecznie zajść. Ten, który jest, któremu przeznaczone jest zwycięstwo, wpierw stwarza warunki zwycięstwa, a potem dopiero szuka bitwy. Ten zaś, który nie ma zdolności, wpierw zaczyna toczyć bitwę albo wojnę, a potem dopiero szuka szczęścia, żeby tą bitwę lub wojnę zwyciężyć. Nie przetłumaczyłem dosłownie, ale to jest właśnie esencja całego traktatu. Mm-hmm. To dzisiaj pana zdaniem Putin, Biden, Xi Jinping są w jakiej sytuacji? No oni toczą rozgrywkę, która wcześniej była prowadzona metodami, tu już nawiązując do Clausewitza, polityki, gospodarki, wojny informacyjnej, czyli wojny na narrację. Natomiast nie udało im się znaleźć jakiegoś układu, przyszłego układu, który byłby satysfakcjonujący dla obu stron. No i konflikt zmienił się w konflikt otwarty, czyli wojnę. Przy czym ja muszę tutaj przeprosić, bo z całą pewnością jestem skonfrontowany z narracją, która na tą chwilę obowiązuje w Polsce. Otóż ja uważam, że wojna, która w tej chwili ma miejsce na Ukrainie, nie jest wojną między Ukrainą a Rosją, a jest wojną między Rosją a światem Zachodu. Czyli takie zderzenie cywilizacji, o którym pisał też Huntington właśnie w zderzeniu cywilizacji? I nie tyle raczej zderzenie cywilizacji, bo cywilizacja jest raczej bardzo bliska, czyli ta cywilizacja prawosławna, powiedzmy tak, czy też rosyjska, zależnie jak kto to nazywa, czy Huntington, czy Kosecki, czy ktokolwiek inny. Natomiast jest tutaj kwestia po prostu strefę wpływów. Wszystkie państwa byłego Związku Radzieckiego, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś i tak dalej, wszystko to są strefy, bezpośrednie strefy buforowe w Rosji. I Rosja ma kilka miejsc, które musi pilnować po to, żeby upilnować swoje niezwykle długie i trudne do upilnowania granice, po to, żeby zachować swoją tożsamość i żeby zachować swoją jakby siłę jako ośrodka geopolitycznego. Więc w chwili, w której te państwa są wyłuskiwane spod kontroli Rosji, miało to miejsce z Gruzją w 2008 roku, teraz jest Ukraina, przechodzi jak gdyby do obszaru cywilizacji zachodniej, z takiej właśnie z punktu widzenia cywilizacyjnego, jeśli chodzi o jakieś wartości wyznawane, czy jakieś związki gospodarcze, związki kulturowe i tak dalej. Ukraina powoli i nieuchronnie. To jest właśnie siła psychohistorii. Zaraz powiem, co to jest. To jest ta siła, która jest nieuchronna i ta Ukraina by przeszła, gdyby nie było żadnej wojny, gdyby nie było wojen jako sposobów rozwiązywania tego typu sytuacji, to ta Ukraina po prostu stałaby się częścią Zachodu, tak jak Polska się stała częścią Zachodu w roku 1989. Natomiast z punktu widzenia Rosji, czy też Putina, jak pan powiedział, natomiast ja mówię z punktu widzenia Rosji, dlatego że tutaj trwam przy tej swojej narracji, za co przepraszam, jest to po prostu utrata bardzo ważnego, raz, że terytorium buforowego, a dwa, że źródła surowców i źródła produktów półprzetworzonych, dlatego że Ukraina jest producentem i pszenicy, i na przykład jest jednym z najważniejszych na świecie producentów pierwiastka neon. Jest producentem, jest bardzo dużym dostawcą żelaza i różnych innych surowców. Więc to jest przejście Ukrainy właśnie z tych względów, których jeszcze jest wiele tych względów, których nie wymieniłem, jest absolutnie niemożliwe do zaakceptowania dla Rosji. Więc stąd na początku odpowiedzi na pana pytanie powiedziałem, że no konflikt jest nieuchronny i stronom nie udało się osiągnąć zadowalającego układu, nowego układu bez stosowania wojny. A pana zdaniem Putin czy Biden czytali Sztukę Wojny? No Biden, no przykro to stwierdzić, to w czasie kampanii wyborczej i tuż po wyborach, no teraz jakoś się trzyma. Natomiast w tamtym okresie był ewidentnie w bardzo poważnym stanie, tak powiem, demencji starczej. Nie sądzę, żeby miał jakąkolwiek władzę opracowywania strategii, tym bardziej, że te
plany rozszerzenia NATO, czy też wpływów Unii Europejskiej, czy też cywilizacji zachodniej bardziej na wschód, bardziej w kierunku Rosji, one powstawały i były, zaczęto je realizować jeszcze za czasów kadencji Donalda Trumpa. Więc to jest tak, że co prawda zdaje nam się, że ci politycy mają, prawda, tą kadencję czteroletnią, czy nawet osiem, czy potem reelekcję i kolejne cztery lata, że to jest za krótka perspektywa, żeby robić plany, ale zapomniamy o jednej rzeczy i ja uważam, że Putin zapomniał o tej jednej rzeczy, że on jest, znaczy inaczej, on jest tym charyzmatycznym przywódcą, który dzierży władzę, przepraszam, nie pamiętam od którego roku, ale długo. W związku z tym moim zdaniem podjął tą pomyłkę, popełnił tą pomyłkę, że uznał, że w ten sam sposób władza funkcjonuje na Zachodzie, że to jest władza, to człowiek. Natomiast władza na Zachodzie w społeczeństwach demokratycznych i społeczeństwach tak świetnie zinstytucjonalizowanych jak Stany Zjednoczone, władza to jest cała instytucja, cała machina, która jest niezależna od tych kadencji politycznych, które się zmieniają pod wpływem wahań nastrojów wyborczych. Także tak bym odpowiedział. No to chyba nie tylko za Trumpa, ale wydaje mi się, że jeszcze dużo, dużo wcześniej to rozszerzanie, że parcie coraz bliżej granic Rosji było planowane. Myślę, że to już 2-3-4 dekady wcześniej, ale okej. Słucham? Mówię, że potwierdzam, dokładnie tak było. Wydaje się, tak, że nie pamiętam dokładnie nazwiska osoby, która to mówiła, natomiast jeden z oficjeli NATO na konferencji w Bukareszcie w 2008 roku wprost powiedział, że celem NATO jest rozszerzenie sojuszu na państwa dookoła Związku Sowieckiego. A pana zdaniem, bo pan powiedział, że prezydent Biden chyba nie czytał, albo przynajmniej może czytał, zapomniał. Ale nie czytał, no właśnie. A czy pana zdaniem prezydent Putin czytał? Z całą pewnością tak. Znaczy Biden, już odkładając żarty na bok, z całą pewnością też czytał, dlatego że to jest taka klasyka, którą przeczytać muszą po prostu wszyscy. Natomiast jestem pewien, że wyciągnął bardzo wiele nauk. Obydwaj wyciągnęli bardzo wiele nauk, dlatego że cała sztuka wojny, zresztą tak samo jak, tak troszeczkę dygresję zrobię, tak, całe przedsięwzięcie w postaci nauki i metody naukowej, to jest zorganizowany zdrowy rozsądek. Więc gdyby przenieść to spostrzeżenie na te traktaty wojenne, czyli sztuka wojny i o wojnie Clausewitze, to też jest to, cała sztuka wojenna, to zdaje się właśnie Clausewitz powiedział. Nie pamiętam, chyba tak, że cała sztuka wojenna jest to zorganizowany zdrowy rozsądek. Mhm. A to w takim razie, jak już jesteśmy przy Clausewitzu, to z kolei spytam, czy Xi Jinping czytał, no bo wiadomo, że czytał o wojnie, czy czytał Clausewitza? Raczej wiadomo, że czytał sztukę wojny Sun Tzu, a czy czytał o wojnie Clausewitza, pana zdaniem? Z całą pewnością tak. Elity chińskie są niezwykle dobrze rozeznane w literaturze europejskiej, w systemach myślowych zachodnich. Z całą pewnością w czasie swojej edukacji, w trakcie narad, dostawał przed sobą raporty, skróty, streszczenia z wszystkich traktatów wojennych, które by powstały na Zachodzie, które pozwoliłyby mu zrozumieć nasz zachodni sposób myślenia. Także to ja stałem 100%. Mhm. No dobrze, to teraz zacytuję. Pan wspomina w tym opracowaniu cytat z Wincenta Sewerskiego. Jeśli służby dobrze realizują swoją pracę, wojny są niepotrzebne. To cytat z pułkownika Włodzimierza Sokołowskiego, który jest szerzej znany czytelnikom jego książki jako Wincent Sewerski. Wincent Sewerski, dokładnie. Czy w takim razie to, że wojna na Ukrainie wybuchła, to oznacza, że służby spartaczyły swoją robotę? Wie pan co, o ile będę bronił tej sentencji, którą uważam za niezwykle celną, to tutaj jednak decydują te siły psychohistorii. Już drugi raz wspominam, zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że konflikt interesów jest po prostu nieuchronny. Albo Zachód będzie kontrolował Ukrainę i czerpał profity z zasobów tej Ukrainy, albo Rosja, która będzie miała Krym jako bazę morską, w której ma możliwość manewru na całe Morze Czarne, surowce, które są wytwarzane na tą chwilę na terytorium Ukrainy.
No i to jest nie do pogodzenia po prostu. To jest konflikt, który musi zajść i jest kompletnie nieuchronny, niezależnie od świętej prawdy, jaką ten Cewerski powiedział tą sentencją. Niezależnie myślę też od tego, jak byśmy zaklinali rzeczywistość, mówiąc zaklęcie win-win, czyli że tutaj się jakoś da to pogodzić. Nie da się. No właśnie, niestety nie. W tym przypadku nie. Tak. Panie Piotrze, mottem książki jest motto książki brzmi: percepcja jest wszystkim. Proszę powiedzieć, co to jest percepcja i dlaczego ona jest tak ważna? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Więc percepcja to jest cały jak gdyby strumień danych, które wpada do naszego umysłu poprzez wszystkie nasze zmysły. Natomiast czym jesteśmy my? My jesteśmy organizmami biologicznymi, które walczą o przetrwanie, ale w szerszym sensie jesteśmy homeostatami. Nie wiem, czy jeżeli ktoś ze słuchaczy słyszał, czy też czytał książki Stanisława Lema. Ja mówię słyszał, dlatego teraz coraz więcej książek jest w formie audiobooka. Natomiast Lem z lubością odnosił pojęcie homeostatu. To jest pojęcie medyczne, czy też biologiczne. Homeostat jest to system, czy też bardziej szczegółowo organizm, którego naczelnym instynktem jest przetrwanie, czyli takie zmodyfikowanie swoich własnych parametrów i parametrów środowiska, które byłoby dla tego przetrwania optymalne. Więc my jesteśmy takim homeostatem, który przyjmuje przez wszystkie zmysły dane zmysłowe, czyli wiedzę o tym, co się dzieje wokół nas. I teraz co musimy zrobić? Musimy, i tutaj jest bardzo ważny termin, musimy przetworzyć te informacje na tak zwane, i to jest angielskie świetne słowo, actable information, czyli takie na podstawie których, informacje takie, na podstawie których można działać i realizować swoje cele. To jest, mówi o tym cały model podejmowania decyzji, który nazywa się OODA, czyli obserwacja, orientacja, decyzja, akcja. Ten model został stworzony przez amerykańskiego pilota Johna Boyda, który był asem lotnictwa w czasie wojny koreańskiej w latach 50. On starał się zrozumieć, w jaki sposób piloci amerykańscy, dlaczego amerykańscy piloci są lepsi, w jaki sposób lepsze wyszkolenie wpływa konkretnie na to, że są lepsi, szybsi i odnotowują więcej zestrzeleń niż piloci przeciwnej strony. Więc okazało się, że zastosowanie właśnie tego modelu podejmowania decyzji, czyli OODA, obserwacja, orientacja, decyzja, akcja, pozwala lepiej po prostu uporządkować sobie w głowie cały obraz sytuacji, jaki mamy, czyli właśnie polepszyć, rozumiejąc, na jakiej zasadzie działa percepcja, czyli pobieranie danych z otoczenia do tego, żeby podjąć decyzję, zrealizować, też wytworzyć w głowie modele, różne warianty jakichś przyszłych stanów rzeczy, bo przewidywanie przyszłości to jest absolutna podstawa, jeśli chodzi o podejmowanie jakichkolwiek decyzji. No i w rezultacie tego jest ci piloci i jednocześnie użytkownicy tego modelu podejmowania decyzji OODA są po prostu wydajniejsi, są szybsi, są w stanie podjąć więcej działań skutecznych, lepiej prowadzących do wyznaczonych celów. Mhm. Tak, proszę. Nie, już skończyłem tak naprawdę. Mm-hmm. I jak może to wykorzystać taki zwykły śmiertelnik, czytelnik tej książki? No, w całej książce są już nie dziesiątki, a nawet setki przykładów pokazujących, czy historycznych, czy z jakiegoś naszego życia codziennego, pokazujących przykłady, w jaki sposób spojrzenia na sprawę, czyli ta orientacja, czyli zdolność tworzenia modeli mentalnych jakiejś sytuacji, w jaki sposób ta zdolność modelowania przyszłości jest w stanie zapewnić zwycięstwo, czy zapewnić przewagę, czyli zapewnić przewagę w pozyskiwaniu danych, czyli w percepcji, czy też zapewnić większą, jak gdyby to, że ktoś podejmujący decyzję widzi większą możliwość działania w tym sensie, że niektóre ograniczenia jest w stanie stwierdzić, że one są tak naprawdę fałszywe i są wynikiem na przykład jakichś kulturowych przeszkód, które nam przeszkadzają w tym, żeby użyć działania takiego, jakie jest konieczne, a nie takiego, jakie nam zabrania na przykład tabu, na przykład niechęć do zabijania. To jest przykład może nie do końca oczywisty, tu to się skupię.
niechęć do zabijania jest głęboko uwarunkowana w naszej, naszej budowie fizjologicznej, genetycznej, jest genetycznie uwarunkowane. W związku z tym po to na przykład, żeby żołnierza zmusić do zabijania, tworzy armię świata, przede wszystkim, znaczy generalnie w ogóle dopiero od II wojny światowej, realizują tak zwane treningi morderców. To jest w cudzysłowie troszeczkę żartobliwie, chociaż temat jest bardzo poważny, ale polega to na tym, że tworzy się specjalne szkolenia mające przełamać fizjologicznie uwarunkowany niechęć do zadawania, do zadawania bólu, czy też ran, czy też śmierci osobnikom tego samego gatunku, czyli ludziom. W związku z tym na przykład żołnierze amerykańscy mają wprowadzane odruchy, nie to, że przeciwnik zabij, prawda, bo to wtedy mamy do czynienia z tym mentalnym, koniecznością podjęcia mentalnej decyzji o zabiciu innej istoty ludzkiej, istoty myślącej, ale jest niebezpieczeństwo, zlikwiduje niebezpieczeństwo, prawda, czyli zmienia się, odczłowiecza się jak gdyby, wyjmuje się ten czynnik ludzki z tego procesu decyzyjnego. No i proszę zobaczyć, w ten sposób właśnie ta percepcja daje tą przewagę, prawda, jeżeli dostrzegamy świat wokół nas nie jako, że jest człowiek, który jest taki jak my i musimy go zabić, żeby osiągnąć nasze cele. I tutaj może zagrać na przykład jakaś litość, może ten przeciwnik może uklęknąć, podnieść ręce do góry, prawda, z tyłu ma jeszcze nóż schowany, bo zaraz nas dziobnie. Natomiast zamiast tego mamy ten odruch, który zapewnia nam to, że nie damy się nabrać na tego typu fortel ostatniej szansy tej osoby, którą mamy na muszce. Więc to jest jeden z takich konkretnych przykładów, jak można pomyśleć. Wspomniał pan wcześniej o lemie. W pana wstępie jest taka informacja, że w lipcu 2019 roku armia francuska powołała do życia zespół ekspercji składający się z pisarzy fantastyki naukowej. Po co? To trafił pan w dziesiątkę, bo to jest właśnie dokładnie po to. Dlatego, że po to, żeby... przepraszam, ja to mam po prostu w głowie, nie dokończyłem zdania. Chodzi o to, że pisarze fantastyczne naukowi są z pasji, to jest ich pasja życiowa, wymyślanie różnych wariantów scenariuszy, które są na co dzień bardzo trudne do pomyślenia ze względu na to, że no po prostu zwykli ludzie nieprzetrenowani w fantazjowaniu o wszystkich możliwych rzeczach, zwykli ludzie po prostu nie zastanawiają się, albo na przykład nie uwzględniają wszystkich czynników, albo nie są tak bardzo oczytani jak pisarze science fiction, którzy na przykład znają, i tutaj możemy już przejść chyba do tych sił psychohistorii. Jest książka Fundacja Stanisława Lema, chciałem powiedzieć. Jest trylogia Fundacji, z której pierwszy tom ma tytuł sam, po prostu Fundacja. Isaaca Asimowa, to jest amerykański pisarz science fiction, które opowiada o fikcyjnej nauce, której aparat matematyczny pozwala przewidywać losy i sterować losami dużych skupisk ludzkich, dużych zgromadzeń ludzkich, czy też dużych społeczeństw. W powieści chodziło o to, że wielkie imperium galaktyczne chyliło się ku upadkowi i matematyk, który wymyślił całą teorię, właśnie naukę, psychohistoria się nazywała, po prostu socjotechnika, czy też zdolność modelowania rozwoju społecznego. Więc zgodnie z tą nauką, został oskarżony o zdradę stanu w powieści, imperium chyli się ku upadkowi. I teraz oficjalną wersją było to, że ten naukowiec chce przewidzieć ten bieg rzeczy po to, żeby jak najmniej cierpienia przez pożyć ludzkość zaznała. Natomiast tak naprawdę takim głębokim celem tej i powstania fundacji tych psychohistoryków, czyli naukowców zajmujących się przewidywaniem, była zmiana tej przyszłości, czyli oddziaływanie na tą przyszłość, czyli wymodelowanie nowej wersji, zaplanowanie określonej procedury i zrealizowanie jej, oczywiście poza strukturami władzy imperium. Stąd właśnie wynalazca tej nauki, czy też założyciel tej nauki został oskarżony o zdradę stanu. Więc o co chodzi? Chodzi właśnie o zdolność przewidywania przyszłych zdarzeń. I tutaj psychohistoria, już poznaliśmy, co to jest, a co to są siły psychohistorii. To jest siły psychohistorii, to jest moc ta znana z traktatu Sun Tzu, ale w odniesieniu do zdarzeń geopolitycznych, czyli do tych zdarzeń, które muszą zajść, prawda? Dlatego, że nie ma innego wyjścia, dlatego, że na przykład istnieje niemożliwe do pogodzenia konflikt interesów, jaki jest między Ukrainą a światem Zachodu. Także tutaj mogę zacytować motto książki, która właśnie, jeśli mogę tak zareklamować, motto książki, która jest kontynuacją tego mojego przekładu Sztuka Wojny, traktatu Sztuka Wojny i kontynuacją książki 36 forteli, o której pan wspomniał na początku rozmowy. Zacytuję.
To są słowa amerykańskiego fizyka Michio Kaku. To jest bardzo wielki popularyzator nauki. Świetnie rozmawia, niestety nie po polsku, tylko po angielsku. Niemniej bardzo polecam. Jest on współodkrywcą teorii strun, czyli tej wielkiej teorii kosmologicznej mającej wyjaśnić powstanie wszechświata. Więc słowa, które użyłem do motta tej mojej książki o tej mocy w geopolityce, czy też o tej sile wydarzeń, która jest niepowstrzymana przez zwykłe jednostki, czy też nawet niezwykłe jednostki, przez decydentów całych mocarstw. Michio Kaku opowiada o tym, w jaki sposób umysł obcych, czyli przedstawicieli obcych cywilizacji, które by ewentualnie odwiedzili Ziemię, w jaki sposób i dlaczego byłby znacznie potężniejszy od naszego. Mówi takimi słowami. Głównym składnikiem inteligencji jest zdolność przewidywania przyszłości, zdolność modelowania dziś, aby zobaczyć jutro. I to mówiliśmy o tej sekwencji modelu podejmowania decyzji OODA. W tym modelu OODA, czyli obserwacja, orientacja, decyzja, akcja, o przewidywanie przyszłości, czy modelowanie przyszłych zdarzeń, to jest właśnie ta orientacja. Mówiliśmy już o tym dwukrotnie. Dalej cytując. Wysokiego poziomu inteligencji wymaga zdolność rozumienia praw natury ludzkiej. Jaki jest najbardziej prawdopodobny rezultat przyszłych zdarzeń? To jest wszystko to, o czym zajmują się wojskowi, geopolitycy. My codziennie, w naszym codziennym życiu, zmagając się gdzieś tam w firmie z jakimś tam konkurentem, czy w życiu prywatnym z jakimś tam człowiekiem, który nam nie do końca dobrze życzy. I czytając dalej. Jeśli ci obcy są inteligentniejsi od nas, będą widzieć przyszłość lepiej niż my. Będą widzieć rezultaty, których my nie zobaczymy. I to właśnie mówię o tym rozmaitości możliwych modeli świata, w których pisarze science fiction mają zawsze tą naturalną przewagę poza zwykłym człowiekiem, który jest ograniczony do, powiedzmy, powieści historycznych albo generalnie przeszłych wydarzeń, czyli jest w stanie jakby przez historyczne analogie spróbować odgadnąć, co się stanie. Natomiast ci autorzy fantastyki naukowej mają tą większą swobodę wyobraźni. I czytając dalej, będą widzieć rezultaty, których my nie zobaczymy. Będą modelować scenariusze, które nam się nawet nie przyśnią. Będą mogli nas przechytrzyć za każdym razem. Koniec cytatu. Mhm. No dobrze, to tutaj poznaliśmy pomysł na działanie francuskiej armii, ale wspomina pan też motto amerykańskiej centralnej agencji wywiadowczej. Proszę powiedzieć, dlaczego, jaki jest to motto i dlaczego o nim pan wspomina? Więc centralna agencja wywiadowcza teoretycznie to jest właśnie takie bardzo podchwytliwe, dlatego że pozwala nam spojrzeć na jej działalność zupełnie z innego punktu widzenia. Centralna agencja wywiadowcza teoretycznie zbiera informacje. Natomiast jak wiemy z filmów sensacyjnych i rozmaitych innych już zupełnie prawdziwych relacji, centralna agencja wywiadowcza jest instrumentem pozyskiwania świadomości sytuacyjnej, czyli pobierania danych zmysłowych z tego, co się dzieje na świecie, a następnie zastosowania tej wiedzy do tego, żeby na te wydarzenia wpłynąć, czyli tak nimi wysterować, żeby były one zgodne z racją stanu Stanów Zjednoczonych. Więc tak to wygląda w największym skrócie. Natomiast dlaczego te agencje wywiadowcze tak bawią się w różne, tak, ja to nazywałem w książce, że to są takie haiku z tych różnych mutt agencji rozmaitych z całego świata. Na przykład włoska agencja jest Arcana Intelligo, czyli po łacinie to jest rozumieć ukryte rzeczy. Czyli mamy ten pierwszy element, prawda? Czyli rozumieć, czyli orientację i obserwację, czyli zrozumieć, co się dzieje wokół siebie. Ale na przykład inne agencje mają, na przykład czeska ma słuchaj, patrz i milcz, też po łacinie. Nie ma tego elementu działania. Brytyjska agencja jest semper occultus, czyli zawsze w ukryciu. Natomiast amerykańska agencja to jest to, o co pan pytał. Przepraszam, że tak zostawiłem na koniec, ale to trzeba słuchaczy trzymać w napięciu, prawda, jak w dobrej powieści. Amerykańska agencja. Tak. Oni mają tam napisane w tej swojej siedzibie: poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. I oczywiście to są słowa wzięte z Nowego Testamentu i polega to na tym, że należy przyjąć słowo Jezusa, czyli też wiarę, którą jakąś narrację, mówiąc językiem współczesnej wojskowości. I wtedy ta prawda pozwoli, że człowiek spojrzy na świat zupełnie inaczej.
I właśnie problem polega na tym z tą sentencją, znaczy problem, nie, zaleta może tej sentencji polega na tym, że można je, że ona żyje własnym życiem. On ją można zastosować do, właśnie do tej percepcji, prawda? Czyli zrozum prawdę o świecie, czyli pobierz te dane zmysłowe i odpowiednio je zinterpretuj, czyli zrozum co się, istotę rzeczy, jakaś, tego co się dzieje, a dzięki temu prawda cię wyzwoli. Czyli co może to oznaczyć? To oznacza, że dostrzeżesz możliwości działania, czyli oddziaływania, dzięki czemu będziesz mógł je zrealizować. Stąd właśnie cały tytuł książki brzmi Filozofia i praktyka oddziaływania na bieg rzeczy, dlatego że całą esencją traktatu Sundzy i wszelkich tak naprawdę traktatów jest to, żeby zrozumieć środowiska działania, czy pole bitwy, czy logikę wojny, czy jakieś logikę rozgrywek geopolitycznych. To mówiłem, że ja będę sprzeciwiał się narracji, która aktualnie obowiązuje w Polsce, to powiedziałem, przeprosiłem oczywiście, dlatego że ja mam swoją własną wizję. Uważam, że moja wizja jest... pozwala mi zrozumieć istotę tego, to co mówiliśmy praktycznie cały czas, prawda? Istotę tego konfliktu, którego esencją jest to, że to jest nierozwiązywalny konflikt. To nie ma tego, że jest win-win, że wszyscy, obie strony znajdą jakiś kompromis, podzielą się po połowie na przykład. Nie. Po prostu to jest jedna strona straci, druga strona weźmie, prawda? Jeżeli rozumiemy ten konflikt właśnie w ten sposób, to jesteśmy w stanie może inaczej albo lepiej przewidzieć, tego nie będziemy wiedzieli, dopóki rzeczy się nie staną oczywiście. Będziemy w stanie lepiej przewidzieć to, co chcą zrobić, to, co mogą zrobić strony konfliktu, ale też lepiej zrozumiemy, jakie są na przykład warunki zakończenia tego konfliktu, czyli w jakich warunkach Rosja jest w stanie wycofać swoje wojska z terytorium Ukrainy. No i przede wszystkim z punktu widzenia polskiej racji stanu moglibyśmy wiedzieć wtedy, jak my mamy się zachowywać, jak my mamy dbać o tą polską rację stanu dzisiaj. No, dokładnie. No właśnie, pan wspomniał o wizji świata swojej, a proszę powiedzieć, co to oznacza, że jesteśmy więźniami własnej wizji świata? Może właśnie na przykładzie tego, co się teraz dzieje na Ukrainie. To wpierw, jeśli mi będzie wolno, odpowiem cytatem podrozdziału z innej mojej książki, z książki 36 forteli. Napisałem to właśnie o kulturowych uwarunkowaniach naszego postrzegania, czyli percepcji, ale też kulturowych uwarunkowaniach naszej zdolności oddziaływania, zdolności działania na przeciwnika. Napisałem zdanie, które brzmi: kultura jako źródło kiepskiej wyobraźni. To jest oczywiście gra na słów, znaczy oczywiście... To jest gra na słynnym cytacie, na słynnym tytule książki Zygmunta Freuda, Kultura jako źródło cierpień. Generalnie esencją książki Freuda było to, że pewne instytucje kulturowe, czyli instytucje, które tłumią popęd seksualny, sprawiają, że jednostka w jakiś sposób czuje się uwięziona albo w jakiś sposób prześladowana, prawda? Bo nie może zrealizować swoich podstawowych impulsów, czyli zrealizować swoich potrzeb seksualnych. O to chodziło w tytule mniej więcej. Natomiast nie tylko oczywiście o sferę seksualną, ale rozmaite inne działania, których kultura ma jakiś wpływ na wszystkie nasze decyzje, wszystkie nasze akcje. Natomiast gra słów polega na tym, że kultura jako źródło kiepskiej wyobraźni. Dlatego, że kultura ogranicza nam właśnie tę możliwość wybrania optymalnego działania. Mówiliśmy już o tym treningu mordercy. To jest jeden ze świetnych przykładów, który właśnie do tej kwestii. Polega to na tym, że nie jesteśmy w stanie po prostu dostrzec, że pewne działania są skuteczne, dlatego że nigdy w naszej kulturze nie pojawiły się dylematy moralne, nie byliśmy ich uczeni w szkole podstawowej, nie byliśmy uczeni w liceum czy na studia, po to, żeby dostrzegać niektóre elementy rzeczywistości, które są dostrzegane na przykład przez Chińczyków, albo na przykład przez Hindusów, albo przez jakikolwiek inną kulturę, która nie została, w której percepcja tego, co się dzieje, nie została w jakiś sposób przycięta, ograniczona, okaleczona. Tu podam świetny przykład, być może niektórzy słuchacze pamiętają, jest taki genialny film, znaczy genialny, przepraszam, świetny, że niektóre sceny były absolutnie fenomenalnie opracowane, niektóre kiepskie, ale niektóre naprawdę świetne. Taki film, cały serial Misja Afganistan.
I tam w jednym miejscu, w jednym z epizodów była scena pokazana, jak gdzieś tam na kompletnym pustkowiu jakiś polski oddział liczący około 20-30 żołnierzy strzegł mostu nad jakąś wysuniętą rzeką, znaczy suchym korytem, które jest wypełnione wodą w czasie jakiejś pory deszczowej, ale generalnie był most na środku pustyni kompletnej i Polacy mieli tego mostu strzec. W pewnym momencie następuje atak talibów na ten most, natomiast ten atak jest taki... jak gdyby od niechcenia, taki tam postrzelali trochę i sobie poszli. Ale co się dzieje w rezultacie? W rezultacie polski oddział, po prostu misja obrony tego mostu zostaje cofnięta, to znaczy w tym sensie, że dowództwo decyduje, że jest to nieopłacalna inwestycja i po prostu Polacy opuszczają ten most. I co nam pozwala dostrzec właśnie ta kulturowa wyobraźnia? Pozwala nam dostrzec to, że możemy na przykład zinterpretować ten atak talibów jako jakąś nieporadność scenarzysty filmu. Natomiast to jest świetnie, być może to się stało, natomiast przygodnie stworzyli coś bardzo ważnego. Pokazali nam, że ten atak talibów wcale nie musiał być skuteczny, to znaczy talibowie wcale nie musieli przegonić Polaków albo ich pozabijać wszystkich, dlatego że wystarczyło pokazać polskiej stronie, czy też stronie tych sił stabilizacyjnych alianckich, że obrona mostu jest zadaniem niemożliwym po prostu do realizacji, bo zawsze zaraz może być przecież zrobili jeden atak taki próbny, a za dwa dni może się okazać, że ostrzelają ich moździerzami albo zrobią coś, co doprowadzi do strat w ludziach i to jest, musiałoby tam stacjonować nie 20-30 żołnierzy, tylko 200 albo nawet 300 po to, żeby rzeczywiście tego mostu obronić, co byłoby kompletnie nieopłacalną inwestycją. Więc to jest, podsumowując, przepraszam, drugim przykładem może być to, że możemy postrzegać jakąś sytuację jako sytuację tak zwanej gry o sumie zerowej albo gry o sumie niezerowej. To, co mówiliśmy, że win-win, prawda, że obie strony wygrywają. To znaczy, że gra jest o sumie niezerowej. Dostrzegliśmy to, prawda, w tej narracji na Ukrainie. Jeżeli tak. Widzimy, że to jest konflikt między między Rosją a światami, krajami Zachodu, a nie między Rosją a Ukrainą, prawda? To wtedy to nam pozwala stwierdzić, że to jest gra albo o sumie zerowej, albo nie o sumie zerowej. Mm-hmm. Ja bym nawet postawił tezę, że to jest konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, gdzie i mamy do czynienia z wojną zastępczą na terenie Ukrainy. Ale to na inną rozmowę. Panie Piotrze, ostatnie pytanie. Kończy pan tą swoją książkę cytatem "Niech moc będzie z tobą". Dlaczego taki cytat na końcu? No, to muszę się przyznać, jestem miłośnikiem Gwiezdnych Wojen, tej pierwszej trylogii, tej najstarszej, z której wiele dialogów znam na pamięć. No i samo przełożenie tego terminu moc no było tak łakomym kąskiem, że nie mogłem się powstrzymać. Także niech moc będzie z tobą, to jest to ostatnie to, co widzi czytelnik na ostatniej stronie książki. Rozumiem. Dobrze, to panie Piotrze, bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. Bardzo proszę. Dziękuję za zaproszenie. Jeszcze przypomnę Państwa i moim gościem był Piotr Plebaniak, socjolog, historyk, ekspert specjalizujący się w Chinach, dzięki któremu mamy nowy przekład książki Sztuka Wojny. Bardzo Państwu polecam. Sztuka Wojny, Sun Tzu i jego Sztuka Wojny. Filozofia, praktyka i praktyka oddziaływania na bieg zdarzeń. Państwu również życzę dużo mocy, niech moc będzie z wami. Do usłyszenia, mówi Rafał Górski. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość już za tydzień we wtorek w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!